Państwa. Stwierdzono w wielokrotnych pracach naukowych, że zamknięcie czy skoszerowanie ludzi w pomieszczeniach, szczególnie przed komputerami, znacznie pogarsza nasz wzrok. Praktycznie wymyślono tylko jeden sposób tego leczenia czyli okulary. Problem moim zdaniem jest zupełnie odmienny. Soczewka nasza ma tutaj dwa mięśnie. Na tych dwóch mięśniach jest przyczepiona. I praca tych mięśni powoduje zmianę krzywizny soczewki. Co z kolei powoduje, że nasz wzrok do późnej starości może być dobry. Niestety, ufiksowanie w stałej odległości od ekranu telewizyjnego czy komputerowego powoduje, że mięsień przestaje pracować, bo ma tylko jedną odległość, te 40 czy 50 cm. Zamiast kupować okulary, w momencie kiedy zauważymy, że nie możemy czytać drobnym drukiem, proponuję takie specjalne okulary z milimetrowymi yy, otworkami. Otóż już po dwóch tygodniach używania tych okularów możemy czytać bez szkiełk. Jeden z prezenterów telewizyjnych, nie chcąc występować w okularach, występuje w szkłach kontaktowych no i wygląda niesamowicie no bo śmiesznie, w najlepszym razie. Otóż powinien każdy przynajmniej 10 minut dziennie spędzić przy czytaniu w tych okularach. Poza tym, jak wychodzimy się opalać na zewnątrz, na balkon czy przez okno, to należy czytać właśnie przy świetle dziennym. Występuje coś takiego jak zmęczenie naszego odbioru, czyli pręcików i słupków, i one się wypalają. Bardzo łatwo to zauważyć. Ktoś, kto ma trudności w czytaniu przy żarówce, jeżeli wyjdzie na świeże powietrze w ciągu dnia, to może spokojnie czytać. W związku z tym proponuję dla wszystkich osób, które rozpoczynają się problemy z wzrokiem, kupić sobie takie okulary i przynajmniej te 10 minut dziennie poświęcić czytaniu w tych okularach. A jak się da w soboty i w niedzielę, a pogoda jest ładna, to czy to na działce, czy na balkonie, przynajmniej pół godziny ćwiczyć. W ten czas wzrok zaczyna pracować pod różnym kątem i mięśnie pracują. To jest mniej więcej dokładnie to samo, co stwierdzamy z sportowcami. Jeżeli on przez dłuższy czas nie ćwiczy, to jego mięśnie wiotrzeją i wyniki spadają. Musi systematycznie ćwiczyć wiele godzin dziennie. Tutaj takim przykładem była Justyna Kowalczyk, która ciągnęła za sobą te opony traktorowe. Ale miała wyniki bardzo dobre. A nasi piłkarze, którzy no, różnie się zachowywali na treningach, coraz gorsze. To jest prosty przykład. Ech. Wracając jeszcze do oka. Otóż oko potrzebuje lecytyny, witaminy A i D. W Polsce jakby o tym w ogóle zapomniano. Jeszcze do lat 70., konkretnie do 70. roku, normalnie w szkołach podawano tran. Zły, bo, nie, bo zły, niesmaczny, ale podawano. W 70 roku nasz TRAN, ten gęsek kominternu zwany Edwardem Gierkiem, przekazał do Korei Północnej, żeby tam poprawić odżywianie młodzieży. Oczywiście w tym momencie odcięto nas od źródła zaopatrzenia w TRAN, czyli z UNRY. Ale nikt w Polsce, żaden z profesorów, żadne towarzystwo naukowe, nie pomyślało, że jeżeli pozbawimy dzieci tranu, czyli witaminy D, to będziemy mieli problemy zdrowotne. I rzeczywiście już w następnym roku wybuchła potężna epidemia 6 milionów ludzi zachorowało na grypę czy przeziębienia. Nie nauczyło to niczego naszego ministerstwa, ani głównego inspektora sanitarnego, bo nadal w szkołach do dnia dzisiejszego nie podaje się ani witaminy D, ani tranu. Na marginesie chciałbym przestrzec rodziców: nie warto podawać tego tranu, który jest w tej chwili w sprzedaży. Nie ma żadnych badań, które by wykazywały, że to, co nam przekazują apteki, ma jakąkolwiek wartość leczniczą. Z moich obserwacji wynika, że nie posiada żadnej wartości. Rodzice, są dobrze dla swojego dziecka, kupują po 3, 4 czy 5 buteleczek takiego tranu za 40 czy 50 zł. I okazuje się, że po wypiciu tych, tego tranu dziecku spada zawartość witaminy D w organizmie w ciągu 6 czy tam 7 tygodni o prawie połowę. Czyli że nie zawiera on żadnych aktywnych czynników. Wystarczy na YouTubie zapoznać się z produkcją tych rzekomo norweskich tranów. Gdzieś tam w Peru czy Chile, i sami Państwo zorientujecie się, co się naprawdę sprzedaje, pod patronatem rzekomo Ministerstwa Zdrowia, które jest odpowiedzialne za dopuszczenie tych czy innych preparatów na rynek polski. Wracając z powrotem do yy, witaminy D. Otóż udowodniono bezspornie, że jeżeli matki mają niski poziom witaminy D, to dzieci mają większe powinowactwo, czy możliwość zapadnięcia na schizofrenię. Czy Państwo słyszeliście, żeby położnicy, ginekolodzy czy NSZ wydał w swoich dyrektywach obowiązek badania zarówno witaminy D, jak i żelaza? Bo normalnie każdej kobiecie robi się co najwyżej morfologię i mocz. Oczywiście robi się całą masę innych badań, które w ogóle nie mają znaczenia, na przykład badania HIV. Czy badania jakichś innych, yy, na przykład yy, w kierunku AIDS, czy w kierunku yy, zapaleń wirusowych dróg moczowych. To jest bez sensu. Wszystkie wirusy, które mogą powodować zapalenie pochwy dróg moczowych, yy, najczęściej w ciągu 6 do 12 miesięcy ulegają wygojeniu samoistnemu. A u nas zrobiono z tego dobry biznes dla przemysłu, każąc wykonywać badania co miesiąc, co 3 miesiące itd. Badanie kosztuje 100 zł czy więcej nawet. I w efekcie jest to dodatkowy zarobek. Okradanie po prostu pacjentów pod pretekstem badania czy polepszania ich zdrowia. Pomimo że około 2,5 tysiąca prac naukowych wykazały, że witamina D, właściwy poziom witaminy D, ma istotny wpływ na 16 rodzajów raka, w tym nowotwory trzustki, płuc, jajników, prostaty, skóry yy, czy piersi, w Polsce ten problem nie istnieje. Tak jakby. Ludzie, którzy z urzędu powinni się tym zajmować, bo za to biorą pieniądze, specjalnie nie chcieli wykonywać poziomów badania wit witaminy D, żeby więcej ludzi chorowało na raka. To jest dokładnie eutanazja populacji. Jeżeli już w 1971 roku tak zwany raport Klubu Rzymskiego, czyli organizacji powołanej przez CIA, Zadecydował, że w Polsce ma być 15 milionów 300 tysięcy ludności, to takie działanie troli polskich, czyli tak zwanych ekspertów, jest jak najbardziej wpisywane w tą czynność. Bo jeżeli wiemy, że niedobór witaminy D powoduje raka, a rak jednoznacznie przyspiesza zgony, a jednocześnie okrada tych ludzi pod pretekstem leczenia z wielu set tysięcy złotych. Rocznie na, na leczenie, nie wyleczenie, leczenie jednego nowotworu według oceny NSZ trzeba przeznaczyć 200 tysięcy złotych. Jeżeli u nas jest ponad 100 tysięcy, a w tej chwili już prawie 300 tysięcy zachorowań, no to proszę sobie zobaczyć, jak okradany jest naród polski. I ani ministrowi zdrowia, ani głównemu inspektorowi sanitarnemu. Nic nie przychodzi do głowy, żeby się tym problemem zająć, natomiast szaleje pod kątem sprzedaży szczepionek. Wprowadzono taki infantylny termin medycyna udowodniona naukowo. No ale naukowo to jest tylko wtedy, kiedy oni to uznają czyli opublikują w swoich reklamówkach. Polski lekarz, nawet jakby zauważył, jak można robić złoto z piasku, to nie może tego opublikować, bo nie ma gdzie. Natomiast, jeżeli zauważy, nie daj Panie Boże, że jakiś tam preparat powoduje śmierć czy uszkodzenie ciała yy, pacjenta, to już na pewno tego nie opublikuje, bo przecież by podważył istnienie wielkiego koncernu. No a kto opłaca te wszystkie instytucje? Teoretycznie mówi się, że nie może być konflikt interesów pomiędzy Urzędnikiem, a producentem. No, ale dlaczego do dnia dzisiejszego, a mówi się o tym co najmniej 6-7 lat, żaden pracownik etatowy Izby Lekarskiej, żaden minister nie podaje w sprawozdaniu, ile dostał od koncernów farmaceutycznych? To czym oni są pracownikami teoretycznie istniejącego państwa? Czy pracownikami tych koncernów, oddelegowanymi do kierowania tym mniej wartościowym ludkiem w Polsce? Takie, taka sytuacja jest możliwa tylko w kolonii. To potwierdza słowa pana premiera. Jakoś w Polsce nikt nie chce na ten temat zwrócić uwagi. Kolejna sprawa. Oprócz tych wysokich kosztów, które są niczym innym jak dodatkowo nakładanymi podatkami na społeczeństwo. No bo jeżeli się zwiększy liczbę zachorowań, a Narodowy Fundusz wydaje tylko pieniądze na tak zwane badania profilaktyczne, które udowodniono to już chyba z 15 lat temu, nie posiadają żadnej wartości. Wręcz przeciwnie powodują wzrost wydatków i yy, zachorowań wśród kobiet, np. mamografia. Wśród kobiet, którym rzekomo rozpoznano nowotwory. Przy właściwym poziomie witaminy D, 80% tych nowotworów goi się samoistnie. No to dlaczego okaleczać kobietę, obcinając jej piersi? Nie mam tego problemu, ale zdaję sobie doskonale sprawę, że obcięcie piersi u kobiety to jest tak jak kastracja u faceta. No, nie da się ukryć, że to jest poważny problem. Nie tylko medyczny, ale psychologiczny. No to jeżeli to się robi w majestacie prawa, to się działa na szkodę ludności. A co my teraz czytamy? A my czytamy, że pan minister podpisał ustawę czy rozporządzenie, że amputacja piersi, czyli mastektomia profilaktyczna, będzie dozwolona i opłacana z naszych yy, funduszy. No jeżeli pan minister na podstawie zupełnie infantylnych yy, porówna jakiejś tam aktoreczki z yy, Hollywood, Jackie Jolie, wprowadza przepis, którym wyprowadza z kasy ubezpieczeń olbrzymie pieniądze, no to jest to działanie na szkodę czy nie? Proszę sobie wyobrazić, ile można by kupić było tej witaminy D, która by zapobiegała Całej masie nowotworu, bo 16, a wyda się na leczenie czegoś, co w ogóle leczenia nie wymaga. Cała sprawa Angeliki Jolie została opisana wielokrotnie w różnych pracach naukowych i między innymi można znaleźć na ten temat moje przedruki prasy amerykańskiej. Wystarczy wpisać nazwisko i rak piersi, moje nazwisko i rak piersi, czy, czy amputację, czy coś takiego. Jest podane piśmiennictwo, że cała ta bajka o rzekomych genach BRCA 1 czy 1.2 2 itd. Tak to jest fikcja literacka, która była potrzebna, żeby osiągnąć dane DNA, genomu ludzi. Wojsko od czasów, od połowy XIX wieku, usiły, Wyprodukować broń biologiczną, którą będzie można niszczyć określone grupy ludzi. To robiono, jak już mówiłem, w XIX wieku, kiedy generałowie angielscy sprzedawali koce z odrą indiańskim plemionom. To robiono w. Japonii, gdzie specjalny oddział 7 czy 6, chyba na Chińczykach, testował rozmaitego rodzaju broni bakteriologiczne. Potem, o dziwo, ci zbrodniarze japońscy piastowali wysokie stanowiska jako eksperci w armii amerykańskiej, a potem na odstawkę, czyli na ciepłą posadkę emerytalną. Przekazywali do zarządzania na przykład Czerwonym Krzyżem czy coś takiego. Innymi słowy, wprowadzenie przez ministra zdrowia prowadze, profilaktycznej mastektomii jest niczym innym jak tylko działaniem przeciwko społeczeństwu. Kolejne nowotwory, które wiadomo, że są spowodowane przez y, niedobór witaminy D. Przepraszam, że się posługuję y, materiałem y, źródłowym, ale po prostu nie chcę zapomnieć czy pominąć czegoś. Rak pierwszy, dokładne badania wykazały, może być zmniejszony o 77% tylko jeżeli się podniesie y, poziom witaminy D do 80-100 ng. Badano 600 tysięcy przypadków jeli, raka jelita grubego i okazało się to samo, że podniesienie poziomu witaminy D zmniejsza zachorowania na raka jelita grubego. Optymalizacja witaminy, poziomu witaminy D zapobiega co najmniej 16 różnym rodzajom raka. W tym właśnie tych najgorszych, trzustki płuc, jajników, prostaty i skóry. Te głupoty, które dwa jeszcze lata temu rozmaitej rangi dermatolodzy opowiadali, że opalanie powoduje raka, no są tak infantylne, że należałoby zrobić powrót do szkoły średniej medycznej, żeby wyjaśnić tym ekspertom, w cudzysłowie, co powoduje raka i co powoduje czerniaka? Straszono ludzi, że opalanie powoduje czerniaka, ale dokładnie jest odwrotnie. Ludzie, którzy mają prawidłowy poziom witaminy D, czyli te co najmniej 80-100 nanogramów, nie chorują na czerniaka, a chorują ci, którzy mają bardzo niski poziom witaminy D, czyli w granicach 10 lub niżej. W Polsce 90% społeczeństwa ma za niski poziom witaminy D a ogłupiani przez NSZ uważają, że poziom 30 czy 20 nanogramów jest wystarczającym. To służy tylko i wyłącznie eutanazji populacji. Proszę pamiętać, że w 1974 roku liczebność Polski wynosiła 40 milionów, a tej tej spadła do około 7 milionów, 37 milionów, a jeżeli odejmiemy od tego liczbę osób, które wyjechały na Zachód, a podobno tak prasa niemiecka podaje jest to 8 milionów, a dodamy do tego liczbę rozmaitego rodzaju przyjezdnych, czyli nachodźców, a z kolei to, jak podaje Eurostat, yy, wynosi już od 5 do 7 milionów, czyli teoretycznie liczebność Polski jest tam 37-38 milionów, ale Polaków w tej grupie jest tylko z 20 kilka milionów. Czyli mniej niż było po wojnie. Ryzyko zachorowania na raka może zmniejszyć aż o 80%, jeżeli, tak podaje to, Kanadyjskie Towarzystwo do Spraw Raka, jeżeli podniesie się poziom witaminy D w surowicy. Nasze obserwacje i badania wykazały, że jeżeli poziom witaminy D opadnie poniżej 30 nanogramów, Zaczynają się choroby serca poniżej 20 y, cukrzyca i poniżej 10 nowotwory. Wartość 30 nanogramów została ustalona chyba z 80 lat temu, kiedy walczono z krzywicą. Muszę się tu znowu cofnąć do historii. Otóż, dopóki była pańszczyzna, to każdy gospodarz miał tą działkę swoją, chałupę, i dzieci mogły biegać. Latem na słońcu pasąc rzekomo straszną, strasznie ciężką pracę, pasąc gęsi czy krowy. Oczywiście trzeba było to zmienić, bo dzieci nie mogą pracować, i w efekcie stworzono przedszkola i żłobki, że te dzieci siedzą w zamkniętych pomieszczeniach przez 24 godziny. Cała historia, czyli absurd opowiadania historii XIX-wiecznej w Polsce, czyli konieczność walki o zniesienie pańszczyzny i przejścia na czynsz, jest niczym innym jak oszustwem ideologicznym. Chodziło po prostu o to, że powstawały olbrzymie fabryki zatrudniające po 10-20 tysięcy ludzi. A skąd brać taką liczbę y, robotników? W miastach ci co byli, to mieli swoje warsztaty, sklepy i tak Natomiast nadmiar ludności był tylko na wsi. Pierwszym, który zaczął w Polsce wprowadzać czynsz, był niejaki czartoryski, który spędził młodość w Anglii. To dawało doraźny zysk większy, a poza tym pozwalało na usuwanie chłopa ze wsi, czyli zagrody. Jak powtarzam, chłop pańszczyzniany nie mógł być usunięty do żywotnio z ojcowizny, jeżeli nie zapłacił natomiast czynszu w okresie już przejścia na czynsz, to został normalnie wyrzucony. To, co dzisiaj się robi w spółdzielniach, jeżeli ktoś nie płaczy czynszu, to jest eksmitowany, tego nie było w okresie pańszczyźnianym. To, że nas pod tym pretekstem. Agitowano do powstań, że hasłem było zwalczanie, właśnie zamiana pańszczyzny na czynsz. Dowodzi wprost, że celem było zwiększenie liczby robotników, czyli osób bezdomnych, których jedynym źródłem utrzymania byłaby praca w fabryce. I stąd mieliśmy na przykład izby porodowe, bo te ko biedne kobiety, gwałcone, niegwałcone, e, rodziły na ulicach. I to spowodowało powstanie izb porodowych. Żadna normalna mieszkanie nie rodziła w takiej izbie czy szpitalu, bo w domu warunki są wielokrotnie lepsze niż w szpitalu. Możliwość zakażeń. To wprowadzono w Polsce dopiero po, e, tak naprawdę, 1945 roku, kiedy komuniści chcieli znać dokładnie wszystko, co się dzieje z ludźmi i mieć kartoteki. To nadal jest ten sam ustrój, to tylko... Prasa polskojęzyczna niemieckich wydawców twierdzi, że były jakieś zmiany. To, że jest to ten sam ustrój, najlepiej świadczy wprowadzenie od czasów y, tych tak zwanych przemian 90 roku konieczność pobierania krwi z u dzieci. Prasa amerykańska wyraźnie podaje, że to nie ma nic wspólnego z żadną medycyną, a chodzi tylko i wyłącznie o stworzenie banku genowego. I praktycznie nie ma żadnego powodu, żeby ludność, czy kobiety, czy rodziny gadzali się na ten zabieg. Chodzi tylko, jeszcze raz powtarzam, o zbieranie materiału genetycznego od całej populacji. Prasa amerykańska, ta naukowa jak najbardziej, twierdzi, że nie ma żadnego uzasadnienia pobieranie pięty i przetrzymywanie ich w specjalnych bankach. To jest tylko i wyłącznie na potrzeby wojska. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia godzenie się na to. Podobnie jest z tak zwanym podawaniem witaminy K. Jest to sprzeczne z jakąkolwiek wiedzą medyczną. Po pierwsze, ten preparat syntetyczny znajdujący się na rynku polskim nie ma żadnych prac naukowych, które by wykazywały jego y, korzyść. Po drugie, on zwiększa liczbę hormonów o ileś tam set procent, czyli działa odwrotnie. Po trzecie, prawdopodobieństwo jakiegoś krawienia jest bardzo małe. To się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Muszę przyznać, że przez chyba 5 lat interesowania się tematem i pracą w klinice ginekologicznej nie widzieliśmy ani jednego przypadku takiego, więc nie znam sytuacji do lat 80 nie podawano tego i nie było problemu. Obecne wypowiedzi internetowe różnych ginekologów, że to jest obowiązkowe i konieczne, nie mają pokrycia w materiale naukowym. Ci panowie, którzy w ten sposób występują i usiłują wmówić coś ludności, nie są autorami żadnych prac, które udowadniałyby słuszność ich rozumowania. Zresztą nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale wszyscy, bezwzględnie wszyscy, yy, telewizyjni eksperci, którzy namawiają nam do czegoś, jak się potem poszuka w ich piśmienicy naukowym, wszystko jedno, ich uczelni, czy, czy powiedzmy Google School, nie znajduje się żadnych prac, których byliby autorami, które by uzasadniały stosowanie takiego czy innego środka. No najlepszy dowód. Obecnie reklamuje się mocno leki przeciwwirusowe, rzekomo zwalczające wirusy. A już chyba 5 lat temu udowodniono, że ten lek, jeżeli w ogóle skraca przeziębienie to, czy grypę, to najwyżej o 12 godzin. No proszę mi pokazać chociaż jedną osobę, która z dokładnością do godziny może podać, kiedy zachorowała, a kiedy się skończyła. My operujemy pojęciem doby. To trwa 4 czy 5 dni i się kończy. A nigdy nie godzinami. Więc to jest typowa fikcja literacka, mająca jeden tylko cel: okraść społeczeństwo. Czyli, jak podałem, witamina D zmniejsza raka piersi. Czy właściwy poziom witaminy D zmniejsza możliwość zachorowania na raka piersi o prawie 80%? To niełatwiej wydać kilka złotych, czy wręcz opalać się i nie mieć raka piersi, nic, obcinać sobie piersi, bo koszt mastektomii to będzie yy, kilkanaście tysięcy. W tej sytuacji pan premier od razu okrada system ubezpieczeń, przesuwając te pieniądze do prywatnych klinik, które będą to robiły. A tak, wystarczyłoby na przykład dofinansować yy, witaminę D, tak żeby kosztowała powiedzmy 10 zł na miesiąc i ludzie sami będą kupowali i nie będzie potrzeby leczenia raka i okaleczania kobiet przeprowadzone na dużą skalę randomizowane kontrolne badania z placebo wykazały że witamina D może zmniejszyć całkowite ryzyko zachorowania na raka jakiegokolwiek o prawie 60% to podało kanadyjskie towarzystwo do spraw raka Kolejna sprawa. Kobiety o jasnej karnacji miały długo, i były długotrwale narażone na słońce w porównaniu z kobietami o, mniejszej, o ciemniejszej y, karnacji. Miały lepsze wyniki, czyli zmniejszenie zachorowania na raka niż te kobiety ciemne, dlatego że ciemna skóra wytwarza mniej witaminy D. To proszę mi uzasadnić, jaki jest sens wprowadzania ludzi kolorowy, kolorowych do klimatu, w którym słońca nie ma. Oni u siebie ta czarna skóra, barwnik melanina, chroni przed nadmiernym spalaniem. U nas z kolei za, y, możliwość wyprodukowania witaminy D maleje tak znacznie, że oni wszyscy powinni być z urzędu, y, jakby to powiedzieć, dofinansowani witaminą D. A tego się nie robi. W ogóle uważa się, że jeżeli kolorowy taki człowiek przyjedzie do Polski, to będzie żył tak samo jak w Afryce. No nie jest to możliwe. Czyli będzie wymagał większego obciążenia układu ubezpieczeń społecznych, bo szybciej zachoruje. Jak powiedziałem, witamina D to jest jeden, 70% naszej odporności zależy od witaminy D. 5000 tysięcy genów mamy, z tego 3 ponad tysiące zależą od witaminy D. A temu kolorowemu, wszystko jedno, czy z Azji, czy z Afryki, ilość witaminy D będzie jeszcze mniejsza, jeszcze mniejsze przyswajanie. W związku z czym będzie trzeba wyłożyć większe fundusze na leczenie wszelkiego rodzaju powikłań z nowotworem włącznie. Dlaczego w Polsce jeszcze wciąż pokutuje poziom prawidłowy 30 nanogramów? Bo w latach 20-30, jak zaczęto badać krzywicę, to okazało się, że ten poziom wystarczy do, yy, jakby to powiedzieć, zahamowania krzywicy u dzieci. Ta krzywica była bezpośrednim wynikiem tworzenia tych przedszkoli i żłobków dla dzieci robotników i przetrzymywania tych dzieci w domach i w pomieszczeniach. Proszę przeczytać sobie jakiekolwiek nowele znanych pisarzy z końca lat. XIX wieku, gdzie w suterenach te dzieci w zagrzebionych pomieszczeniach spędzały całe dnie. Dlatego właśnie występowała u nich krzywica i to jest bezpośredni wynik działania czy zniesienia pańszczyzny. Zarówno gruźlica, jak i krzywica powstały dopiero w XIX wieku, kiedy wyrzucono tych biednych ludzi swoich gospodarstw i kazano im pracować w przemyśle. Warunki, które w ten czas były i panowały, doprowadziły do epidemii Gruzicy i Krzywicy, no i oczywiście wzrostu wydatków na leczenie, czyli zysków tych samych koncernów, które zatrudniały tych ludzi. Tak więc obecnie zalecany poziom to nie jest żadne 30, jak to podają laboratoria w Polsce, ale minimum 50 do 80. A większość stwierdza, że to powinno być około 100. A my spotykamy się jeszcze z wypisami ze szpitali gdzie 101 poziom 101 nanogramów stwierdzony u dziecka jest określany jako zatrucie witaminą D. No taki brak wiedzy merytorycznej jest straszający. Mam przykłady osób, które pojechały sobie do Chorwacji czy do Egiptu na dwa tygodnie. Opalały się przez cały czas, bo jak mówiłem, przewracano je tylko z jednego boku na drugi i po przyjeździe poziom mierzony wynosił 137. Nie uwierzę nigdy, że naturalny poziom 137 jest zatruciem. Takiej opcji nie ma po prostu. Jeżeli organizm produkuje coś w takiej czy innej wielkości, to to jest zawsze prawidłowy poziom. I mamy problem. Dlaczego nasze Ministerstwo Zdrowia, te wszystkie towarzystwa, w cudzysłowie naukowe, nie przeprowadzają takich badań na populacji polskiej? Jest to bardzo istotna sprawa, dlatego że w każdym kraju warunki pracy, warunki czy zwyczaje kulturowe zmieniają narażenie na promieniowanie słoneczne. Albo większość czasu, tak jak obecnie, zamiast 8 godzin, musimy spędzać pod dachem 12-15 godzin w pracy. Także dzieci wcale nie. Nie możemy zobaczyć dzieci na WF i na lekcjach WF-u bawiących się na boisku, tylko siedzą gdzieś zamknięte w pomieszczeniach. To jest bezpośrednia przyczyna występowania w większości chorób. I nikogo to nie widzi. Moim zdaniem jest to. Kolejny dowód potwierdzający, że jesteśmy własnością kogoś z zachodu i dlatego właśnie depopulacja jest czynnikiem nadrzędnym. Każdy średnio rozgarnięty człowiek wie, że jeżeli potrzebuje w zakładzie pracy czy w sklepie 5 czy 6 pracowników, to nie zatrudni 50, bo nie ma takiej potrzeby. W związku z tym, właściciel, który trzyma Polskę, twierdza, że mu 15 milionów wystarczy, a reszta jest zbędna.